wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w czwartym dniu naszego vlogmasu. Jeśli ktoś z was przegapił, to w dniu trzecim mieliśmy wyjątkowo live'a, a dziś wracamy do filmów z gośćmi i zaczniemy sobie dzisiaj od skarpeteczki, ponieważ strasznie chcę dostać drugą parę i już je zacząć nosić, ponieważ mamy tutaj świąteczną skarpetkę z bolkiem, tak? To był bolek, bo wczoraj mieliśmy lolka, dzisiaj mamy bolka i kurde, powiem wam, to jest chyba jedna z moich ulubionych par z Geek Socks, więc na pewno szybko zacznę je nosić, bo są piękne i świąteczne. Przypominam, że w opisie macie link do sklepu i z moim kodem 10% rabatu na wszystko, więc polecam, bo mają super świąteczne skarpetki. I dalej przejdźmy... Ups, pudełko mi spadło. Do książek, bo w ogóle wczoraj mieliśmy opowiadanie z Planety Skarbów. I ja się totalnie nie spodziewałam, że Planeta Skarbów w ogóle może się pojawić w tym kalendarzu, więc zaczynam mieć naprawdę duże oczekiwania, jeśli chodzi o ten kalendarz, bo jak tu będą się trafiać takie rzadsze perełki, no to super! Ja serio myślałam, że to będą tylko takie popularniejsze, jakieś tylko księżniczki czy coś takiego, ale jak jest Planeta Skarbów, to fantastycznie. Co, mamy dzisiaj czwarty. Jak ten czas szybko leci. Tylko problem jest z tym kalendarzem taki, że jak tu jest mniej książek, spoilery, to one później zaczynają wypadać, więc za bardzo nie mogę tego kalendarza przekrzywiać, bo w ogóle nic ich nie trzyma. I teraz już mamy tutaj, z brzegu. Teraz jak z dosłownie każdej strony, z każdego tego segmentu wyjmę po jednej książce, to wszędzie będą mi tak luźno chodzić. Nie, niedobrze. I dzisiaj mamy... Winter i Spring Journal. Okej, bo tutaj miały być dwa dzienniki. Bardzo jestem... Wszystko mi leci, super. Bardzo jestem tych dzienników ciekawa, bo faktycznie te dwa dzienniki miały być. To jest dziennik na 26 tygodni. Ej, super. Ej, zaraz, to na 26 tygodni, czyli to jest dziennik na połowę roku i będzie drugi na drugą połowę? Czy ja będę mieć kalendarze na przyszły rok i nie muszę nic kupować dodatkowo? Ej, super! No tak! Ale fajnie, dobra. To może wam tutaj z bliska pokażę, jak to wygląda, bo wygląda super! Taki jest dziennik. Tak wygląda z tyłu tutaj opis. Ej, tu ja się mega cieszę, bo ja myślałam, że to będzie jakieś takie małe, że za bardzo tam w środku nie będzie nic ciekawego, a to jest całkiem fajne. Ej, guys! Kolorowanki takie sobie, ale poza tym... To kurczę, mega! I opowiadania są fajne, i ten dziennik jest dużo ciekawszy niż ja myślałam, że będzie. I jeszcze będziemy mieć artbook i quotebook w dwa dni, więc... Ej, super jest ten dziennik! Mega mi się podoba! Tylko oczywiście no, trzeba sobie samemu wpisać dni, dokładnie, które mamy, ale fantastyczne to jest, że tutaj na górze trzeba sobie wpisać, nie? Bo... To jest tak zrobione, żeby to nie było dedykowane na żaden konkretny rok. Ale co jeszcze lepiej? Mega mi się to podoba, bardzo to jest fajne. Taki dziennik. Wow. I w ogóle tutaj jeszcze mamy te osobne jakieś takie rzeczy do uzupełniania. To-do listy. Fantastycznie. Ja... Ej, dobra. Ten dziennik to mi się chyba podoba bardziej niż opowiadania, które mamy w tym kalendarzu. Ej, super to jest! Ja pierdzielę! Jestem mega pozytywnie zaskoczona. Drugi dzień, gdzie naprawdę jestem zachwycona, bo Planeta Skarbów mnie mega zaskoczyła i to... To jest fajniejsze niż myślałam, że będzie. Tylko czekajcie, muszę pozbierać te książki. Ale mam fajne te kalendarze! Powiem wam, że był taki krótki moment, kiedy zwątpiłam. Przede wszystkim przez herbaty, do których zaraz przejdziemy. Ale... Super! Mam fajne rzeczy! No, ale jeszcze oczywiście została nam herbatka. Dzisiaj mamy tutaj okienko czwarte. Niestety podczas live'a jedynka się poddała i po prostu wypadła. Więc będziemy mieć tutaj taką dziurę straszną. Ale dzisiaj pod czwóreczką mamy herbatę, która wygląda jak absolutnie najzwyklejsza czarna herbata. Więc może nie będę wam jej jakoś super z bliska pokazywać, bo
nie ma nic ciekawego. Tam w drugi dzień chyba ona była taka fajna, że miała tam faktycznie te cukrowe elementy. Czwórka, czerwona witaminowa, herbata puerch, skórka pomarańczy, agrest kandyzowany, aromat czerwona porzeczka, tak, liofilizowana, płatki nagietka. Dlaczego w całym tym kalendarzu jest nagietek? Dlaczego dosłownie w każdej herbacie wciskają nam cholerny nagietek? Ja nie chcę nagietka. Nie. No dobra, ale brzmi okej. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Tak więc ja ją lecę parzyć. I dziś do występu gościnnego zapraszam bardzo serdecznie Marcina, pana Animację, który opowie wam co nieco o opowieści wigilijnej i innym familijnym kinie świątecznym. Tak więc powitajcie go ciepło. Zapraszam, Marcinie. W moim przypadku święta to czas rodzinnych spotkań, rozmów z najbliższymi, również duchowych refleksji, spożywania świątecznych potraw, oczywiście prezenty. Bardzo lubię je otrzymywać, ale jeszcze bardziej lubię je dawać. No i cóż, takie moje małe, wielkie świąteczne rytuały, czyli opowieści, do których wracam z jakichś powodów rocznie. No jest oczywiście ten żelazny klasyk, który zna praktycznie każdy z nas, czy to za sprawą szkolnej lektury, czy to przeróżnych adaptacji i no, inscenizacji teatralnych, czyli no, mam tutaj na myśli opowieść wigilijną Karola Dickensa, XIX-wieczne dzieło epoki wiktoriańskiej. Inny tytuł to kolęda pisana prozą i właśnie to, że kolęda i to, że prozą, ale też no niesamowita historia, w której właściwie rocznie ja odkrywam za każdym razem coś innego. Oczywiście no, historia Scrooge'a, który musi przejść pewną jakąś duchową drogę, aby zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne nie tylko w czasie świąt, ale w codziennym życiu, jest bardzo interesująca, wieloznaczna i podatna na interpretację. No ja nie ukrywam, że te klasyki Disneya, czyli no, święta w wykonaniu w wersji Myszki Miki, gdzie Scrooge'em jest Sknerus McQuatch, idealny casting, no to jest coś, co bardzo mi siedzi w głowie i w sercu i bardzo rezonuje ze mną właściwie cały czas. Jest też wersja animowana Roberta Zemeckisa z Jimem Carreyem w roli Scrooge'a i właściwie trzech duchów również. Natomiast bardzo różne wersje i w bardzo różnym czasie realizowane, trochę na inne aspekty kładą nacisk. Jest też zapewne, wiecie, o wersji telewizyjnej, adaptacji telewizyjnej HBO, w której ten wiktoriański urok, a właściwie mrok opowieści jest taki nasycony no, horrorem, grozą na pewno i taką melancholią. Te duchy są no, takim widmem przeszłości, które faktycznie nie dają żyć i ciążą trochę nad głównym bohaterem. Ale to też... No właśnie, opowieść wigilijna może być opowiadana w bardzo różny sposób i może być przyczynkiem do innych opowieści, świątecznych opowieści. No bo co, przecież Batman, klasyk animowany z lat 90., serial animowany, też do świąt Christmas with Joker w jakiś sposób nawiązuje, ale dla mnie święta to nie tylko opowieść wigilijna, ale też świąteczne opowieści, które potrafią dotrzeć do różnych pokoleń, a właściwie łączyć te pokolenia. I mam tutaj na myśli na przykład animację, która niekoniecznie o świętach Bożego Narodzenia mówi, ale mówi coś bardzo ważnego o sferze ducha, duchowości, mistycyzmu, relacji rodzinnych. A więc co? A więc no Coco. Klasyk Pixara, który gdzieś pozostaje z nami na bardzo, bardzo długi czas i mówi o tym, żeby no, pamiętać o bliskich i to nie tylko od święta. Gdzieś tych bliskich obraz mieć stale w głowie. Ekspres Polarny to też animacja, do której lubię wracać, bo ma w sobie taki dziecięcy urok, taką trochę
naiwność, trochę takie kino nowej przygody, a z drugiej strony bardzo takie mocne i symboliczne przesłanie dotyczące no, tych wyjątkowych grudniowych świąt. Grinch jest animacją i filmem, do którego lubię wracać z różnych powodów i mam też wrażenie, że jest trochę taka mała, ma trochę taki mały renesans tego tytułu. Przynajmniej jeśli przejdziecie się po sklepach świątecznych i zobaczycie, ile jest z nim produktów świątecznych. Też ukazało się pewne wznowienie tej historii w polskim wydaniu. Strażnicy Marzeń to też kolejna animacja świąteczna łącząca w sobie ducha świąt Bożego Narodzenia, ale też inne legendy, inne mity, inne podania z różnych stron świata i do różnych świąt nawiązująca, a taką animacją, która jak gdyby oddaje urok opowieści wigilijnej, jest stworzona w technice, na klasycznej technice 2D, w takim nowoczesnym jednakowoż stylu, no to jest Klaus, animacja Netflixa już przed paru ładnych lat, animacja, która była nominowana do Oscara, przy której palce maczali również nasi rodacy, polscy animatorzy, która tak naprawdę na nowo opowiada legendę świętego Mikołaja, to kim on jest, kim ta figura, ten symbol może być dla kogoś innego, dla bliskich, i tak naprawdę mówi o tym, że ta legenda świąt, pewien mit i pewna opowieść, którą w ogóle święta są, no jest czymś uniwersalnym, ponadczasowym, oczywiście bardzo mocno łączącym się z określoną scenerią, że śnieg, że kolędy, że rodzinne spotkania, że no określona, bardzo określona sytuacja w czasie pory roku i w kalendarzu, natomiast jako historia taka mówiąca o przemianie i o bliskości z drugim człowiekiem, to coś, co chyba w ogóle jest kwintesencją świąt. I tego w sumie trochę wam życzę na święta właśnie. Nie wiem, ile razy święta odmieniłem tutaj przez wszystkie przypadki. Dużo. Życzę wam, żeby te święta były pełne bliskości, pełne popkulturowych odkryć, tych właśnie klasyków. Czy to będzie Batman, czy to będzie Grinch, czy to będzie Klaus, czy to będzie Doctor Who, czy Scooby-Doo, jakiś świąteczny odcinek. Życzę wam właśnie dużo odkryć i dużo odkryć w gronie najbliższych i to, żeby popkultura była dla was też jakimś pretekstem do tego, żeby pogadać o czymś ważnym. I jeśli takie mają być te święta, to właśnie takie takich ich wam życzę, żebyście byli po prostu szczęśliwi i przeżyli je tak, jak chcecie. Wszystkiego najlepszego. Wracamy do studia. Marcinowi oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za udział. Linki do niego znajdziecie w opisie. I jeszcze zostaje nam do przetestowania herbatka. Ona ma taki bardzo ziemisty zapach. Taki typowy puer w sumie. Nie jestem w stanie porównać tego zapachu do niczego innego. Taki ziemisty po prostu. I równie ziemiście smakuje. On ma jakiś smak w porównaniu do tej na przykład wczorajszej herbaty, która była bardzo wodnista. Chociaż powiem wam ogólnie na temat tych herbat, już po tych 3 dniach mogę powiedzieć, że one się przegryzają z czasem i w momencie, kiedy dopijam tą końcówkę tej herbaty, to wtedy tak najbardziej czuć ten smak. I ta z dnia drugiego i ta z dnia trzeciego była taka, że jak tak dopijałam końcówkę gdzieś tak pod wieczór, to ona była taka faktycznie najbardziej intensywna. Ta jest bardzo puerchowa, ale nie czuć w ogóle tych dodatków, bo tutaj jest ta skórka pomarańczy, agrest, czerwona porzeczka i płatki negietka. Ja bym pomyślała, że to jest po prostu taka zwykła herbata bez dodatków, tak zupełnie szczerze. I one niestety wszystkie takie są. Że albo tych dodatków w ogóle nie czuć, albo one są gdzieś tam na końcu języka, że tak jak się bardzo skupię, to może coś tam poczuję. Więc możliwe, że jak będę pić końcówkę tej herbaty,
to coś tam poczuję i jutro dam wam znać, czy coś czułam. Ale tak było wczoraj, że ta truskawka, która gdzieś tam była, to później pojawiła się tak troszkę intensywniej. Więc no, ogólnie smutne są te herbaty i dalej uważam, że najfajniejsza była ta, która była w drugi dzień. Ta, która była taka rodzynkowo-słodka. To ona była taka całkiem przyjemna, fajna. No ta pierwsza to nawet ciężko cokolwiek powiedzieć, bo ona była bardzo ziołowa. No to jest też taką całkiem spoko herbatą, tylko w ogóle nie powiedziałbym, że ma jakieś dodatki. Ale jest okej, okay, jest całkiem fajna, bo przynajmniej ma jakiś smak, więc dobrze. No, to tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. No i co? Czekamy na kolejnych gości. Dziękuję za oglądanie, dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. Zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie linki do Geeksox, do pana animacji. No i do jutra, do następnego. Pa, pa!